Dobra, więc kontynuujemy naszą jakże wspaniałą przygodę w Valkyrie Elysium, trzeci odcinek. W dzisiejszym materiale przejdziemy na taki oto przepiękny zamek, który z tego co widzę nazywa się BLZ Castle. Więc to będzie naszym głównym zadaniem i co, przejdźmy na eksplorację tego, nie wiem, miasteczka na samym wstępie. Taki trochę bardziej otwarty świat w porównaniu do tego, co można było wcześniej zaobserwować. Wiele takich, nie wiem, pobocznych lokacji. Więc nie wiadomo, co może z tego w sumie wyjść. Postaram się dosłownie spojrzeć w każdą uliczkę, nie wiem, może będą jakieś, nie wiem, interesujące sekrety. Może gdzieś będą jakieś tajemne, ukryte przejścia, więc ewidentnie warto się na tym skupić. No, najważniejsze sprawy są w sumie na mapie zaznaczone. To w postaci właśnie tych niebieskich punktów. Czy na przykład tędy mamy ten kolejny kwiatek, zobaczmy. Gdzieś musi być jakieś niebo, powiedział nam kwiatek tym razem. No, oczywiście takie pojedyncze notatki. W sumie nic super kluczowego, no ale zobaczymy. Może te kwiatuszki nam jeszcze coś dadzą jakoś za jakiś czas. No raczej po raz kolejny prosty pojedynek. Wystarczy rzucić ten skill elektryczny, no i walka jest naprawdę super szybka. Nie trzeba jakiejś, nie wiem, specjalnej taktyki jeszcze obmyślać. Może dopiero za jakiś czas. Tu jeszcze widziałem jakiegoś łucznika nieopodal. Chwila, moment. Ta, tędy się pojawił. No to najlepiej skrócić dystans na tym przyciągnięciu i tyle. Dobra, wyczyśćmy te rejony. Mamy kolejnego. No ta, ale jeżeli nas jeden zaatakuje z tych łuczników, to jednak też jakieś tam stuny od nich wchodzą nieprzyjemne. Trzeba zwrócić na to uwagę. Tędy na obradę wskoczyć. O, patrzcie na to. Ale jeszcze parkour wykonuje. Tędy, come on. Dobra, ciekawa sprawa. W sumie nie spodziewałem się, że aż tak wysoko wskoczę. I nie wiem, na co mi to teraz będzie. Postarajmy się jeszcze gdziekolwiek dotrzeć, ale w sumie niczego nie widzę. Nie wiem. Myślę, że może coś będzie na tych budynkach wysokich, ale chyba w sumie nic. Może z tej strony? Czy w sumie nie wiem, czy ja bym nie zginął od takiego wysokiego upadku, ale dobra, nic mi się nie dzieje, całe szczęście. Więc nie ma jeszcze, nie wiem, pierwszej śmierci, całe szczęście. No, do niektórych budynków da radę też jakkolwiek wejść do środka, się okazuje. O, na przykład mamy nagrodę w postaci jakiejś skrzynki kolejnej. Kolejne diamenty. No, jeszcze wrogowie w budynkach, tego się w sumie nie spodziewałem. Dobra, i kolejne piętro. Do czego w ogóle ten budynek służył? Się zastanawiam. Takie pojedyncze pokoje oraz przejścia wyżej, może jakaś, nie wiem, wieża strażnicza, kto się prezentuje. Raczej nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w tym miejscu żył. Dobra, czyli mógłbym zejść piętro niżej, zaraz to zobaczymy. Tak, czyli rzeczywiście jakaś wieża obserwacyjna, okej. Okay. To ma jednak jakikolwiek sens. No i zobaczmy, czy do obrady jeszcze jakkolwiek zlecieć. Wydaje mi się, że do tego budynku to by była najlepsza opcja. Nie widzę jakichś pozostałych możliwości. Tędy? Czy w sumie w każdą stronę mogę jakkolwiek zeskoczyć, ale no nie wiem, czego się w sumie spodziewałem. Dobra, wydaje mi się, że to miejsce jest najbardziej obiecujące. Ej, chwila, moment. Przed chwilą miałem jeszcze możliwość teleportacji, jeżeli bym tak chciał. Zobaczymy zaraz. Tędy natomiast jest i kolejna skrzynia, dobra. Jak zwyczajnie nie można było się do tego dostać. Trzeba było właśnie jakkolwiek od góry. Więc nie wiem, parkour się opłacił, powiedzmy. Dobra. Poszukajmy jakichś jeszcze innych ciekawych sekretów tędy. Kurde, co za bardziej otwarte miejsce.
Zanim to jednak wygram, to minie chyba trochę więcej czasu. Nie, no, przyjemnie się to wszystko zwiedza, nie wiem co wy o tym sądzicie. Ogólnie bardzo przyjemny klimat całej tego całego świata. A ten kwiatek co mi zagwarantował, tylko ach powiedział? No to dziękuję za informacje fabularne. Nie, ten już nie wejdziemy. Nie wiem, co w sumie te kwiatki mogą nam zagwarantować, jakieś, nie wiem, wspomnienia z przeszłości i w sumie tyle. Raz było tak w sumie powiedziane to, więc nie wiem. Może jeżeli odnajdziemy wszystkie, to nie wiem, dostaniemy jakiś super bonus. Zobaczymy jeszcze. Dobra, chyba idziemy w dobrą stronę. Zaraz, tędy jeszcze jakieś kolejne przejście. Nie, w tej wieży już akurat byłem. To ogromna wieża strażnicza, okej. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze tędy będą jakieś kolejne bonusy. Nie, no, będę tak bardziej szczegółowo wszystko sprawdzał. Myślę, że warto to jednak tak zobaczyć. Zobaczmy, kolejna misja poboczna chyba. Okej, mamy jakiegoś, nie wiem, strasznego wroga naprzeciwko. Według notatki, nie wiem. To wyglądało na jakieś, nie wiem, wspomnienia matki albo coś w tym stylu, jakby tam straciła dzieci. Tędy? Nie, nie ma żadnych sekretów. Wydawało mi się, że może sekrety będą jakoś nieopodal. Była taka notatka jeszcze tajemnicza, ale no nie widzę żadnej możliwości, chyba że za pomocą jakiegoś skilla muszę tutaj skorzystać, nie wiem, walmy za pomocą, nie wiem, ognia? Nie, to nie ma sensu. Myślę, że będą jakieś ukryte przejście jak w Souls-like'ach, jakiś, nie wiem, Dark Souls-ach, jak w Elden Ring. Ej, chwila, moment. Tędy? O, patrzcie na to. Dobra, jakkolwiek się wdrapałem, ale nie wiem, co to może być jeszcze warte. O, rany! No i tyle. No, czyli po części mamy w tym elementy platformowe, ale nie wiem, co to mi może zagwarantować. Nie da rady się chyba wspinać wyżej. A po tych lian... Zaraz, po tym mogę się wspinać? Przed chwilą tak to było zaznaczone, jakbym mógł, nie wiem. Taki był z... A nie, to chyba od mojego skoku coś, dobra, to nie ma znaczenia. Okej. Okay. Ja próbuję jakichś różnych rzeczy, chcę wam dosłownie w całości pokazać ten tytuł, żeby was, nie wiem, nic nie ominęło. Dobra, same walki do tej pory nie stanowią jakiegoś wielkiego kłopotu. W szczególności, że jej się wykonuje jakieś wszystkie zadania poboczne, każdy dosłownie każdą ścieżkę, no to na poziomie normalnym nie powinno być to jakimś wielkim kłopotem. Zobaczymy jeszcze później. Dobra, z tego co widzę, jeszcze tędy będzie jakiś dodatkowy bonus, jakieś dodatkowe przejście. Chwila, moment. Czy jakoś głodowali jeszcze w tym mieście pod... Jak to się nazywa? Pod mostem, może tamtędy. No ale tak nisko niestety nie zeskoczymy. Kurde, na mapie wygląda to tak jakby, nie wiem, była jakaś może opcja dalej przejść, ale w zasadzie niczego nie widzę. Ciężko sobie powiedzieć, nie, to bez sensu. Nie, to musi być koniec drogi. Nie ma opcji innej. No tutaj też raczej nigdzie się nie wespniemy, no nie widziałem innej możliwości, może jakoś z innej strony dopiero wtedy. Taka, nie wiem, bardziej szczegółowa eksploracja świata, mam nadzieję, że w tym miejscu nie zanudzam. Dobra, zobaczmy w takim razie piętro wyżej. Nie, tych leczeń to już sobie stakuje na maksa, mamy aż 7. Ciekawe, czy jest jakaś ilość maksymalna. To jednak trochę inaczej działa w tych Souls-like'ach. Mamy ograniczoną ilość, a tutaj możemy w nieskończoność sobie stakować.
Więc to już inne podejście niż jakimś, nie wiem, Dark Soulsie albo Elden Ring, powiedzmy. Akurat w Bloodborne nie pamiętam. Jakoś raz grałem i w sumie tyle. Chyba było tak samo, jeżeli mi pamięć nie myli. Więc tak, to dosyć standardowe podejście. Dobra, gdzie my w sumie teraz idziemy? Jakieś tajemnicze, poboczne uliczki. Nie da się tego wszystkiego zniszczyć za pomocą jakiejś magii. W sumie nie będę próbował. Też bardzo powątpiewam. Tędy już byliśmy. Dobra, chyba pora na kolejny pojedynek. Zobaczmy. Ło! Patrzcie na to. Czy on jest jakkolwiek odporny na te skille? Nie, chyba go załatwiłem w prosty sposób. Kurde, ten jeszcze potrafi jakkolwiek obronić się przede mną. To ciekawa sprawa, zaraz. Jeszcze jeden skill, powiedzmy, ognisty. No, on teraz został zlikwidowany. Dobra, prosta walka. Dobra, jakoś z tej strony mamy kolejny kwiatek do skolekcjonowania, dobra. No w sumie fajna sprawa, że zostało to na mapie zaznaczone. To już jesteśmy, możemy być pewni, że wszystko na przykład przeszukaliśmy w danej lokacji. Chociaż w sumie nie wiadomo. O, jeszcze jakiś wróg. Jak to w ogóle działa? Jeżeli koleś ma ogień zaznaczony, to znaczy, że na ogień jest odporny, czy ataki ogniste są super efektywne? Dobra, zobaczmy ogień. Nie, to znaczy, że super efektywne chyba są te ataki. Praktycznie go zone-shotowałem. Dobra. Trzeba będzie zapamiętać. Albo jeszcze przetestować na jakimś, nie wiem, mocniejszym wrogu. Jeszcze pytanie, ile tych elementów żywiołu w ogóle będzie? Do tej pory mamy tylko i wyłącznie dwa. Czy elektryczność oraz ogień? Może będą jeszcze kolejne. Trzeba będzie więcej wtedy myśleć. Dobra, kolejna notatka. Halo, halo, kwiatek. Jakiś komander. Może szykuje się walka na jakiegoś rycerza przerażającego. Kto wie? O co chodzi w ogóle w fabule tej całej miejscówki? Mamy dosłownie zlikwidowane, zdewastowane miasteczko. Na czym to może w ogóle polegać? Może się dowiemy, na czym polega to całe miejsce. O, co jest? Jest to? A human. What are you doing here? I... No matter. I mustn't be distracted. No tak, czyli cel główny mamy tamtędy, ale oczywiście wszystko postaramy się dosłownie sprawdzić. Myślę, że warto jednak zobaczyć, o co chodzi z tym człowiekiem. O kurde, jak się przeraziłem. Dobra, to się nie spodziewałem w ogóle wrogów w tym miejscu już. Wyskoczyli mi dosłownie przed twarzą niczym jakimś, nie wiem, jumpscarem. Chwila, czyli to zwiększy maksymalny poziom zdrowia i to na zawsze, czy jak? Na czym to w ogóle polega? Jakąś ambrozję, żem teraz otrzymał. A, czyli na zawsze otrzymałem. Okej, czyli ta ambrozja się z pewnością przyda. Jeden z najważniejszych przedmiotów. Jakoś dużo nam akurat nie zagwarantował. No ale cokolwiek jednak to zwiększyło. Czyli podobnie jak w tym, w sumie w God of War'ze były takie chyba ambrozje. Też takie serduszka czy tam jabłuszka, już nie pamiętam. Zbierało się chyba 3 i to gwarantowało wtedy większy poziom zdrowia. Właśnie nagrywałem serię jeszcze z tego God of War'a ostatnio. Więc też polecam zobaczyć.
Okej, okay, czyli tak jak w jakimś Sekiro są, powiedzmy, ataki zaznaczone na czerwono, takie krytyczne, i ich akurat nie mogę ominąć. Trzeba za pomocą jakiegoś dasha. Dobra, zaraz sobie wypróbujemy. W każdym razie... Kurde. Jakieś duże ilości wrogów. A teraz nie widać do końca... tych wrogów specjalnych, którzy te ataki krytyczne wyładowują. Może ten jakiś bardziej poważny, nie wiem. Dobra. Nawet w sumie nie mogłem wypróbować tej mechaniki nowej. Ten piorun ładnie wszystkich załatwił. Dobra, zanim przejdziemy przez bramę, zobaczmy, co my jeszcze mamy w okolicy. Coś mi jeszcze ominęło, jeden jakiś, nie wiem, znacznik i chyba jeszcze kilka innych rzeczy. Z tej strony mamy na przykład... Co mamy? Ej, ja się z kimś biję, ale nawet nie wiem z kim. Jakiś wróg chyba przez ścianę mi wyszedł i tyle. O, są rzeczywiście, dobra. Kurde, co za obrażenia. To przyciąganie jest całkiem ciekawe. Może jeszcze na chwilę zestunować tego wroga, więc opłacalna w sumie sprawa. Dobra. Jeszcze więcej leczenia. W sumie ani razu tego leczenia jeszcze nie wykorzystywałem. Trzeba będzie pamiętać o tym na jakiegoś, nie wiem, większego przeciwnika albo bossa. O, jeszcze kolejni. A, przepraszam, czyli teraz powinienem z tych skillów ognistych atakować. To było o wiele lepsze. Nie zwróciłem na to uwagi. Trzeba na to jednak częściej patrzeć, dobra. Kurde, trochę jednak obrywałem. Wrogowie są jednak coraz mocniejsi, trzeba w tym miejscu przyznać. Dobra, czyli to już jest chyba ślepa uliczka, innej możliwości raczej nie widzę, okej. No ale cóż, jeszcze mamy jeden jakiś znacznik z tej oto strony. I nie wiem, jak się do tego może trzeba dostać. Może po raz kolejny jakiś parkour jest w tym miejscu wymagany. Tam do góry. O, patrzcie na to, dobra. Tu nam powinno dużo możliwości teraz zagwarantować. Zobaczmy. Właśnie rzadko patrzę tak do góry. Jest kilka ciekawych opcji. Dobra, gdzie ten kwiatuszek ostatni? Jakoś tędy miał się znajdować, czyż nie? Nie wiem. No, jest, dobra. Mamy całość. Jakaś jeszcze księżniczka. Nie wiem, może się czegoś dowiemy. Na czym w ogóle polega ta cała lokacja? Co się w ogóle z nią stało? Do tej pory widzieliśmy jednego człowieka, ale nawet nie mogłem z nim porozmawiać, ponieważ uciekł. Więc głupia sprawa. Dobra, czyli co? Jeszcze piętro wyżej sobie wlecimy. Nie, może jeszcze jakieś sekrety odnajdę w międzyczasie, jakoś tędy wskoczymy, nie ma takiej możliwości. Zobaczmy na jakieś poprzednie może daszki. Może się jeszcze do czegoś przyda, takie, nie wiem... Taka szczegółowa eksploracja, ale... Mało co widzę. Mogą być jeszcze jakieś sekrety, nie mam pojęcia, tędy wskoczymy. Ej, come on! Na czym to polega, nie mogę sobie przejść po murku. Jakieś mamy niewidzialne ściany. Powinna być możliwość chodzenia dosłownie wszędzie. O, jeszcze jedna skrzynia. Ale jak się tędy dostać? Kurde. Dobra, to będzie ryzykowny skok. No nie przejdę tędy, nie ma szans. Jakoś inaczej trzeba naokoło chyba. Nie, to jest zbyt daleko. Kurde, głupia sprawa, nie wiem. Nie mogę się tak bardzo przyciągać, chyba że jakoś na sprincie, zobaczmy. Teraz.
Nie, nie ma takiej możliwości, kurde. Jak ja mam to teraz wykonać niby? No, chciałbym wam wszystko przedstawić, a to jest jakaś nie do wykonania lokacja, jakiś parkour niesamowity. Teraz zobaczymy. Może wcześniej jakoś, nie? A nie, chyba widzę opcję, dobra. Czyli pewnie jakoś naokoło. O, o, co my mamy? Jeszcze kolejne sekrety. Tego to ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na to. Jakieś ukryte przejścia czasami możesz odnaleźć. Dobra, zobaczmy sobie od dołu, powiedzmy. O, ile jeszcze skrzyni? Ej, co jest? Nie przeczytałem najgorzej, ale głupio. Nie wiem, czy nie mieliśmy maksymalnej w sumie ilości. Jeszcze raz, zobaczmy, dobra, da. Art Elixir. To jest ten... chyba po lewej stronie, nie mogę tego nawet wykorzystać. A, czy jest jednak jakaś maksymalna ilość, okej. Tego nie da rady otworzyć też, kurde, głupia sprawa. Dobra, czyli nie otworzymy tej skrzyni, nie ma innej opcji. Dobra, zobaczmy sobie jakoś od góry. Jeszcze jacyś łucznicy, ale... oczywiście prosta walka. No i zaraz zobaczymy, gdzie ja w sumie wlecę, aż tak wysoko już jesteśmy. Kolejni wrogowie poważni. Dobra, trzymajcie elektryczność. Aj, 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 znowu zawaliłem. Trzeba właśnie z tego ognia teraz uderzać. Aj, kurde, znowu zbyt szybko próbowałem. Dobra. Powiedzmy, że wykorzystam sobie leczenie. A, czy jakieś magiczne ataki jeszcze będę mógł zwiększać? Dobra, fajna sprawa. Ale co w związku z tym? Muszę się jeszcze jakoś dostać na drugą stronę, nawet nie wiem. Jak ja mam to niby teraz wykonać? Może tędy? Dobra, spróbujemy. Kurde, jakiś muszę tutaj naprawdę niesamowity parkour wykonać, żeby się dostać do tamtej skrzyni pojedynczej, nie wiem. Dobra. Czyli robimy jeszcze jakiekolwiek postępy, ale... co to będzie w ogóle warte? Nie mam pojęcia. Tu już... też są jakieś sekrety? Nie, nie mogę się dostać do środka. Nie, to taka super wolna eksploracja świata w sumie, nawet nie wiem, czy was coś takiego może jeszcze interesować, ale... nie, mi się bardzo przyjemnie w to wszystko rozgrywa. Tylko teraz sekret polega na tym, jak dalej mam się przedostać. Nie wiem, czy tędy damy radę. Dobra. Teraz chyba tędy. Wydaje mi się, że to już powinno zagwarantować zwycięstwo. Chwila, moment. To jest dosłownie pod nami ta skrzynia, czy nie? Come on. Dobra, nareszcie. O kurde. Więc to było w ogóle warte. Dobra, wydaje mi się, że w sumie bardzo szczegółowo już zwiedziłem to całe miasteczko. Więc wydaje mi się, że możemy pójść na kolejne regiony. Co tym razem? Jakaś walka z bossem, czy co? Piętro niżej? Nie, to już jest. Gwarantowana śmierć zapewne. Dobra, czyli co? Weapon Enhance, może się jeszcze jakkolwiek ulepszymy, ale... no niestety, brakuje mi jakiegoś Azure Gem na przykład, więc... więcej w tym miejscu nie zrobię. Zanim się zasejwuję, może jeszcze mnie w sumie na coś stać, Valkyrie?
Pójdźmy jeszcze w jakieś, nie wiem, obrażenia mocniejsze, nie da rady. Kurde, na nic mi jesteś niestety chyba. Dobra, albo coś jednak mamy. Jakieś supportowe rzeczy, więcej zdrowia, dobra. To się z pewnością przyda. I chyba tyle. Dobra. Czyli co? Safe, nareszcie. Zamek BLZ, dobra, czyli to już mamy i chyba nie ma żadnych dodatkowych sekretów pod mostem, chodźmy dalej. To wygląda jak arena na walkę z bossem, albo i nie. No nie wiem, czy to jest easy fight, dobra, ataki ogniste. No to akurat będzie super efektywne na tych wrogów. Kurde, ale mi jeszcze przerywają. No i ostatni. Kurde, ilu tych wrogów na każdym kroku. Teraz z elektryczności z kolei. Jeszcze raz, w sumie taka elektryczność może się przydać, dobra. No i ostatni. Albo i nie, kurde, na każdym kroku są wrogowie. Dobra, na czym się oni teraz specjalizują? Po raz kolejny elektryczność, nie ma innej opcji. Będzie najlepszym podejściem, kurde, ilu wrogów. Jakaś bardziej skomplikowana arena, ten jeszcze jakiś, nie wiem, wróg nowego rodzaju, odporny, znaczy... Najlepiej jakieś ataki zimowe wykorzystywać, ale czegoś takiego jeszcze nie posiadam. Dobra, czy już się ulepszyliśmy, uleczyliśmy na wszystkie sposoby. No i mamy ten cały zamek. Dobra, postarajmy się jeszcze to rozwiązać w dzisiejszym materiale. No to już znacząco bardziej zamknięta lokacja. Więc ta eksploracja powinna wyjść o wiele... prędzej zapewne. Dobra, jakieś większe obrażenia. Jak będzie jakaś walka na bossa, to wtedy sobie wykorzystamy. Dobra, ci z kolei. Dobra, ataki ogniste. Jednego mamy z głowy. Kurde, głupie to wyszło. Ajajaj. No tak zazwyczaj wygląda, że ludzie są przede wszystkim słabo odporni na ogień, natomiast nie wiem, ci inni wrogowie na tą elektryczność. Dobra, na czym polega ta lokacja? Trzeba jakieś łańcuchy jeszcze doprowadzić do użytku chyba? No ale zanim to zrobimy, jeszcze tędy jakieś kolejne przejście poboczne. Dobra, to mi wygląda na jakąś straszliwą pułapkę. To nie może być aż takie proste. No właśnie. No jeszcze przetrwał, chwila moment, dobra, ostatni, przyciągnięcie. No
Więc ten korytarz został sprawdzony, ale na czym polega ta misja? A, okej, czyli mamy właśnie te dwa łańcuchy zaznaczone na mapie tymi gwiazdkami. Dobra, więc prosta sprawa. Postarajmy się to jakkolwiek odblokować. No, bardzo widoczny jest ten cały HUD. Od razu wiadomo, o co chodzi w każdej misji. Więc pod tym względem, nie wiem, przyjemnie się w to rozgrywa naprawdę. O, wskoczymy tak. No jeżeli nie miałoby się double jumpa, no to... trzeba było jakoś naokoło to wykonywać. Więc double jump, super ważny skill w tym miejscu. No właśnie, to nie może być takie proste. Dobra, podbicie, kurde, to podbicie nie działa tak, jak sądziłem, dobrze. No dobra, i tak. Załatwiony, kurde, jakie ilości. Ajajaj, głupia sprawa. Ten się jeszcze jakkolwiek broni, kurde, dajcie spokój. Coraz mocniejsi są ci przeciwnicy. Wow, 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 chwila, moment. Dobra, znalazłem pierwszego buga w tej produkcji. Jakieś, nie wiem, tajemnicze przyciągnięcia. Dobra, daliśmy radę. Pozbierajmy jeszcze jakieś itemy, które spadły z tych wrogów. Może zagwarantować jakieś, nie wiem, dodatkowe leczenie. Tędy. No i tajemniczy łańcuch zniszczony, okej. Już jakieś inne piętra moglibyśmy jakkolwiek zobaczyć, nie wiem. Ten na przykład jest możliwość zaskoczenia, chociaż nie wiem, czy to dobra opcja. Dobra, jeszcze się... ulepszmy. Aj, kurde, nie chciałem z tego, chciałem z umiejętności, no trudno. No tych akurat nie mam jak skontrować. Głupia sprawa. Nie mam tych skillów jeszcze zimowych. Dopiero za jakiś czas pewnie. No tak, mogę sobie jeszcze na dystans niszczyć te wszystkie skrzynie za pomocą przyciągania, chociaż nie wiem, czy to jest taka opłacalna sprawa, podejście. No i co, wracamy na ten okrąg na samym początku, co był przedstawiony. Dobra, jakieś skoki trzeba epickie wykonywać, dobra. O rany! Prawie jeszcze spadłem za pomocą ataku, pomyliłem przyciski. Jakieś zwierzęta przetrwały się, okazuje, okej. Kurde, to jest naprawdę wielopiętrowa lokacja, ale... jeżeli zeskoczymy piętro niżej, to już chyba jest po nas, nie wiem. Wydaje mi się, że to nie będzie dobrym podejściem, żeby aż tak zeskakiwać. Tamtędy też chyba nigdzie byśmy nie przeszli, tak widzę. Dobra, tędy sobie podejdźmy. Jest kolejna notatka. Combat Medic. To wszystko powiedział. Mam jeszcze tam napisane, tylko jest właśnie jakaś notatka. No, jakieś gargulce nowego rodzaju, dobra. No, to jednak szybko wychodzi, proszę bardzo. Jeszcze przyciągnięcie. To przyciągnięcie jest super kluczowe.
Właśnie mogę stunować wrogów dosyć prędko. Wiesz, jakie ataki. Tym przyciągnięciem bez przerwy mogę spamować, jeszcze przerwać wrogom. To jest naprawdę super opłacalne. Jeszcze kolejni wrogowie, na każdym kroku niemal prosto. O, co ja kombinuję? No i chyba udało się jakiś sekret odnaleźć, znaczy ten save cały, okej. Dobra, to się jednak opłacało, tak jest. Jeszcze jakaś nowa umiejętność, chwila, moment. A to chyba zamrażająca, dobra. Tego mi w sumie było trzeba, dobra, czyli co, save'ujemy albo się jeszcze jakkolwiek ulepszymy? Nie, nie stać mi niestety. No niestety, nie ma takiej możliwości, czyli tylko save'a możemy wykonać. No i co, jeszcze tak w ramach dokończenia tej lokacji, zobaczmy sobie resztę tej miejscówki. Jeszcze piętro wyżej trzeba odblokować jakiś ten, jak to się nazywa, łańcuch i to już zagwarantuje zwycięstwo. Dobra, jak ja mam się teraz dostawać? Chyba jakoś piętro wyżej, nie? Nie mam pojęcia już. Czy można w tym miejscu zgubić tędy? A, dobra. Czy jeszcze taka jest dodatkowa opcja? Jakąś mamy klatkę schodową, całe szczęście, zobaczmy. To ten łańcuch będzie jakoś nieopodal. Chwilę, jakoś za ścianą? Co ja w ogóle teraz odnajduję? A, czyli mamy skrót odblokowany, cudownie. Kurde, jeszcze nie zdążyłem ulecie, dobra, w każdym razie łucznicy załatwili tam jeszcze na jakieś dalekie odległości. Zaraz sobie z niej poradzimy. Tak, czyli na nich akurat te skille ogniste są najmocniejsze, jeżeli chodzi o tych ludzi. Ten jest akurat trochę mocniejszy, dobra, trzymaj w takim razie z tego ognia i po robocie. Moment, jeszcze mam jakieś kolejne schody, na czym to polega? A, dobra. Może czy nie mamy chyba na maksa? Nie, mamy 10, ale to jeszcze nie jest chyba limitem nawet. Jak tylko dostanę z tego łuku, to od razu się bohaterka przewraca dosłownie. Dobra, zobaczmy jak te skille zimowe się prezentują. No, w sumie nawet nie wiem. Wydaje mi się, że ta elektryczność jest jednak najmocniejsza. Wszystkich dosłownie bije. No i w sumie to było na tyle z tego co widzę, a nie, przepraszam, jeszcze jest jedna notatka, którą mamy do zobaczenia. Jak się w ogóle do tego dostać? To jakoś jest piętro niżej, czy jak? Ej, co jest? O kurde, jeszcze walka ze smokiem najgorzej. Czy okazuje się, że skille te, jak one się nazywają, zimowe będą na niego najlepsze, ale... Chwila, moment... Nie będzie to aż takie proste. Dobra, wypróbujmy teraz. No. Nawet nie spodziewałem się, że będzie walka w tym miejscu jeszcze jakakolwiek.
tutaj piętro niżej już byliśmy? Na czym to w ogóle polega? Jakaś wielka przepaść? O nie! O kurde! To było bardzo bliskie. Nie chciałbym umierać w taki sposób za pierwszym razem. To był dosłownie taki wstyd. Dobra, z tego co widzę jeszcze tędy. Chyba nas coś ominęło, nie? Jakim sposobem? Ja tego nie zauważyłem. Gate Goddess. Okej, dobra. Czyli tyle. Cała lokacja została szczegółowo zauważona, sprawdzona, jasna sprawa. A w takim razie chyba pójdę się zasejwować. Jakoś tutaj piętro niżej był ten cały save. Zrobiłem już bardzo duże postępy, jeżeli chodzi o tą lokację. Więc jeżeli interesuje was, co będzie jeszcze jakkolwiek dalej, no to polecam zostawić jajka sobie raz dzwonka. No i w sumie to było na tyle na dzisiaj, więc ja się z wami żegnam, do jutra.